Oficjalnym patronem kanału jest sklep Instant Gaming. Graj z głową i płać mniej. Zajrzyj, zarejestruj się, zdecyduj. Polecam. Ragnar. Cześć, dzień dobry, witam kameraci w kolejnym odcinku Zagrajmy Battle Brothers i kontynuujemy przygody zacnej kompanii szkarłatnej krucjaty. Moi drodzy, zacząłem nazywać już kolejne postacie przy okazji. Mamy Bogdana Inteligentny. Bogdan Inteligentny. Tak oto się nazywasz. Mamy dodatkowo jeszcze jedną postać, którą fajnie by było nazwać i to będzie Tommy Comic. Witaj serdecznie w drużynie. Ile mamy żarcia? Mamy tak, na jeden dzień, na trzy dni, na pięć dni. Nie, no dobra, ziarna mamy sporo, trochę grzybów się trafiło. Okej, najgorzej nie jest, moi drodzy. Wejdźmy od razu sobie tutaj i zobaczmy. Jest zadanie. Okej, to raczej z handlem. Patrzę jeszcze, co można by sobie tutaj kupić. Słuchajcie, możemy kupić po prostu suszone owoce. To nie jest głupi pomysł. Weźmiemy sobie suszone owoce. Następnie rozpoznajmy, kogo mamy tutaj zabić. Kurde, gobliny. Gobliny generalnie są bardzo wredne, jeżeli to faktycznie będą gobliny. Chyba nie będę tym zainteresowany. Zobaczymy, ile zapłacą. Bo gobliny mają to do siebie, że bardzo celnie strzelają z łuku. Bardzo celnie uderzają bronią białą. Nie są zbyt wytrzymałe. Ale generalnie potrafią naprawdę mocno dać w kość. Nie. Nie wezmę tego. Jeszcze nie czuję się na siłach, żeby walczyć z goblinami. Pójdziemy na północ natomiast. Na północ nie pójdziemy. Pójdziemy tędy. Dokąd zaprowadzi mnie ta ścieżka? Mam tu jakiś garnizon. To są pola i dwa bardzo blisko siebie osadzone miasta. No tutaj nic nie zrobię akurat. Trochę brak pieniędzy na kupno jakiegoś lepszego sprzętu. Nawet nie będę, słuchajcie, ryzykować. Chyba że coś tutaj byśmy wzięli. Nie. Dobrze zaopatrzone w narzędzia miejsce, ale sobie to odpuścimy. Słuchajcie, szukamy dalej. Może południe będzie dla nas bardziej łaskawe. O, ciągle wyżeracie te pieniądze. Czekajcie, co tu mamy w ogóle jeszcze? Podkrywam sobie minimalnie mapę. Muzyka w tej grze to jest po prostu jakieś arcymistrzostwo. Nomadzi! Słuchajcie, nomadów mogę spróbować zaatakować, tylko... Tylko może nie nocą. Właśnie nocą nie lubię walczyć. Nawet z nomadami. To są dwie grupy nomadów, więc też nie chciałbym trafić równocześnie na jedną i na drugą. O, teraz ich zaatakujemy. Bo to są chyba ci najprości nomadzi. Chociaż nawet nie, mają tutaj całkiem fajne sprzęty. Mają kogoś z batem? Nie, to są dobre tarcze. Generalnie one mają wyższy standard obrony w zwarciu, chyba jest to 18 od klasycznej tarczy naszej, natomiast mają mniejszą odporność na pociski niż te, ale też jest to 18, więc takie wyważone są. Słuchajcie, pierwsze co chciałem zrobić, to może zaatakujemy tego gościa z maczugą, tylko tak, musimy poczekać aż podejdą. Natomiast tu już... Oni generalnie, nomadzi, mają w zwyczaju łatwo unikać trafień. Słuchajcie, ten mi się wydaje, że ma troszeczkę lepszą broń. Pięknie. Jeżeli trafię drugi raz, to będzie zgon. 54. Ach, Czachtoris, mogłeś trafić. Damy na razie sobie na wstrzymanie. Zobaczymy, co będą robić. Ten podejdzie. Wszyscy w zasadzie będą podchodzić, bo nie mają żadnego strzelca. Ja cię muszę przesunąć, wrak, gdzieś tutaj na flankę, żebyś ty miał łatwiejsze pole do manewru. Poczekasz.
Tu natomiast chętnie już zaatakuję. I może właśnie wykończymy go. Świetnie, pierwszy zgon. Dobra, i teraz tak. Słuchajcie, oni się ruszą jako pierwsi. My możemy zrobić shield wall. Spear wall, shield wall. I teraz ty masz ładne pole do popisu. Tylko tak. 10% szans trafienie, 28. Słuchajcie, strzelamy w tego, żeby zadać mu jak największe obrażenia. No i mógłbym wysłać Wraxa do walki. Dobre pytanie, czy ja chcę to uczynić? Chcę to uczynić. Więc nie zasłaniasz się tą tarczą, jest szansa, że go trafimy. Pięknie. Tutaj mała pauza. Tu podejdziemy minimalnie bliżej. Od razu ciachnięcie. Nie wiem, czy się uda natychmiast go tutaj zabić. Byłoby miło. I przy okazji 18% szans na trafienie, 26. Trochę mało. No, ale możemy próbować, słuchajcie. Nie będzie to najprostsze, ale zawsze coś. Teraz tak, nie chciałbym tutaj wpuścić nikogo. Więc teoretycznie możemy podejść, spróbować zaatakować gościa. Bo ten się nie ruszy, ten może przeskoczyć do naszych łuczników. Jeżeli tutaj zablokuje dojście, no to kolejni mogą wejść na jego miejsce. Zróbmy shield wall. Na razie. I postarajmy się osłabić flanki przeciwnika. Pięknie. Jest kolejny typ. Podejdziemy bliżej. I tak, bardzo fajnie by było generalnie wypluć siebie, bo tak, ten ma mało zdrowia, ten ma mało zdrowia. Wrax, trochę byłby szkoda ciebie, żebyś musiał akurat czekać i atakować takiego nadwątlonego już, więc próba. Nie, nie udało się. No wiedziałem, że będą próbowali wskoczyć. Okej. Świetnie. No i bardzo dobrze, że Wrax ma dobry pancerz. No i wiedziałem, że wskoczy. Dobra. To teraz myślę, że już nic nie stanie przeszkodzi, żeby absolutnie ich wykosić. Kogo my tu mamy? Ten się broni tarczą. Wiecie co, ale można by to zrobić w ten sposób, że rozwalimy mu tarczę. Pięknie. Tu natomiast podejdziemy bliżej. Nie trafimy. Świetnie. Tego by trzeba było właśnie w jakiś sposób szybko załatwić. Bogdan. Ten nie ma tarczy. Łatwy cel. No i mogę zrobić footsteps. Tylko, że mi to się na razie nie przyda totalnie. Nikim nie mogę. On po... Znaczy, footsteps jeszcze nie ma. Rotate na razie mi nic nie da. Czy ja mogę cię przeczekać na chwilę? Mogę. Ty natomiast możesz strzelić z przyłożenia. Miło, tylko że nie trafiasz. Nie jesteś w stanie przeładować. Szkoda. Ale. O Jezu, naprawdę. Gro, dziękuję ci serdecznie. To moglibyśmy go zabić autentycznie. Kurde. Chyba, że spanikuje. O! Świetnie. Dobra, no nie. Jak przyblokował mnie. Nie wierzę. Dobra, no to powolutku, powolutku, słuchajcie, do przodu będziemy ich zabijać. Polkobot. Niszcz. Tutaj kolejną tarczę zniszczymy. Wrax, dziękuję. Co bym tu chciał zrobić? Na razie nic. Możesz sobie tak siedzieć, odpoczywać. Nie będę się za bardzo wycofywać. Nie ma sensu. To po prostu skończę turę. Pięknie. Ty tak samo. Mogę podejść bliżej i od razu cięcie. Jeszcze nie panikuję, ale zaraz zacznie. Już panikuję. Dobra. I ten drugi. Fantastisz. Dobra. Kogo mamy na level upie? Nikt. Wrax, minimalne rany. Za to mamy 200 sztuk złota, to mi się bardzo przyda. Fajnie, że udało nam się to zrobić, słuchajcie, bez odnoszenia jakichś wielkich strat. Z tej prostej przyczyny, że dzięki temu możemy ruszyć od razu na drugą grupę, która tam się kręciła, pamiętacie? Tam była taka druga grupa. Ojej, właśnie o tym mówię. Gonimy ich.
Byle tylko nie do obozowiska jakiegoś. O Jezus Maria, czemu tak daleko idziecie? No byle dziś. No nie! Dziękuję ci serdecznie. Oj, no to do miasta. To 15, słuchajcie, ludzi w tym regimencie było. Arabowie. Arabowie mają jakieś zadanie. Pięknie. Jednak my posprzedajemy część fantów. Mam 15-20. To niezłe te pancerze są, słuchajcie. 15-20? To ma 15-25. Widzicie, dobra. Czyli one są de facto na poziomie... One mają małą odporność, mają tylko 18. Łatwo jest je zniszczyć bronią dwuręczną. Bo te na przykład mają chyba już 32. No właśnie, dużo więcej wytrzymują. Jakby co? Słuchajcie, co my tu mamy, słuchajcie, w ogóle 50, to jest też 50. Dobrze by było zmienić tu jakąś właśnie czapkę, żeby bardziej skuteczną. 48 i... nie. 40 i 40. Czy ktoś ma w ogóle coś mniejszego niż 40? Nope. Czekaj, porównam sobie jeszcze to. 25-35, 25-35, 40-40, 90 efektywność pancerza. Dobra rzecz. Słuchajcie, wymienimy od razu. Zostaniesz troszeczkę lepszą, lepszy buzdyka. Jeszcze miczka w kamerze ratunku. A resztę posprzedajemy prawdopodobnie. Bo co ja teoretycznie mógłbym zrobić? Mógłbym zwerbować jeszcze jedną osobę, czyli jeszcze jednego strzelca. Albo szukać dobrego strzelca przede wszystkim. Ale na razie tego robić nie będziemy. To idzie na sprzedaż. Zdobywamy pieniądze. Co mogę tu kupić? Ryż. Tylko straszne ceny mają. Ale dobra, jedną porcję ryżu na pewno będę chciał. Pancerze. Te pancerze są całkiem fajne. 75. No dobra, rozejrzymy się, słuchajcie, co mają w takim razie. Bo mnie osobiście... piekielnie podobają się, podoba się wygląd tych południowych pancerzy, są zajebiste. Ale są też trochę drogie. Dobra, mamy paczkę, słuchajcie, dostarczyć. Na północ. Super, to jest... aż tu. No dobra. Poproszę. Dobrze, jedzenie dokupiliśmy. No i czy nas spotka coś po drodze, czy nie, okaże się w praktyce. Przy okazji będziemy mieli szansę odkryć trochę mapę. Dzisiaj zamierzam, słuchajcie, zdobyć troszeczkę tych pieniędzy. Żeby te 2000 tutaj uzyskać. Od razu atak. Charge! O, Raidersa mają. Ci już są troszeczkę lepsi. Dobra, mamy bardzo, ale to bardzo dobre ułożenie. Co oni mają, słuchajcie? Bez tarczy... Tu chyba jakaś tarcza jest, ale nie widzę jej dokładnie. De facto gość jest strasznie nisko. 46... Zaczniemy od tego z gwiazdą zaranną. Piękne trafienie. Tutaj nawet możemy chyba strzelać od tak po prostu dwa strzały. Celujemy w kogokolwiek. Super. Może nawet go... my go zdejmiemy, słuchajcie, zanim dojdą. A mamy tą przewagę, że naprawdę zasięg jest po naszej stronie i świetne ułożenie terenu. Wręcz fantastyczne. Tu sobie ustawić wyżej. Mocno poobijany. Czy ja chcę z tej strony go... nie, mógłbym tutaj zająć pozycję, już na tych wyższych stanowiskach, ale to nie ma takiej potrzeby nawet. Samo. Troszeczkę bliżej zbliżymy się. No i co, podchodzimy bliżej, czy czekamy? Nie, myślę, że podejdziemy, słuchajcie, bliżej i od razu mu zaczniemy rozwalać tarczę. Albo pierwszy cios. To tak samo, żeby mieć podwyższenie. Shield wall. Za to tu będziemy pięknie mogli strzelać we wszystko. I co? Lecimy od razu w dół w takim razie. Skoro tam będzie największy rozgardiarz. Przy okazji też możemy ściągnąć kolejnego dodatkowego człowieka.
mrugnięcie i strzał. Postaram się wybić, słuchajcie, już tego uszkodzonego. O, tym bardziej, że on strzela. Idealnie. No to co, do przodu? I w łeb. Pięknie. Ogłuszony. Teraz łucznik. Niedobrze. Chuck Norris? No też nie trafił. Dobra, więc co? Wrak z do przodu. Razem ze swoim kompanem. Zatem możemy go tutaj już przyzwyczaić, chociaż jest na podwyższeniu, a teraz też będziemy na podwyższeniu, jeżeli to dobrze zrobimy. Tylko on ma miecz, więc zróbmy tak. Spearwall. Ten stracił turę. A jednak rzucasz czymś. No patrz, jakie hamidło. Dobra, lecimy z nim. Toporek robi piękną siekę ze wszystkiego, co się nazywa pancerzem. Uważnie. Moglibyśmy go zabić już. Piękne nietrafienie. Dobrze, stoimy dość wysoko. Co, jeszcze jedna próba. Jezu, tak ładnie zaczęliśmy. Tak ładnie zaczęliśmy. Mógłbym podejść bliżej, ale to może zauważyć. Wiecie co, zacznijmy go okrążać. Też ja go chcę tutaj zastrzelić. To może też być tak. No co, podejść bliżej. Zanim zmieni broń, to my już zadam odpowiednie obrażenia. Jeszcze jeden. Pięknie. I teraz w sumie 15% szans, słuchajcie, na trafienie. Ja chcę się przemieścić tutaj wyżej, żeby mieć dobre pole strzału. I zabijemy go? Prawie. Znaczy zabijemy go na pewno. W dół. Świetnie, ucieka. Myślę, że tu już nawet nie musisz strzelać. A jednak zobaczcie, zmienił broń i jeszcze mu starczyło. Dobra, Wrax, bądź już chyba troszeczkę wkurzył. Takiego podwyższenia tam naprawdę ciężko ich zdjąć, ale w momencie, w którym nie uciekną, jest idealnie. Dobra, co robisz ty? Dalej mysz? Ripostę robisz. Okej, okay, zobaczcie, nadal ma trafienia. Nie, to jest niesamowite. Pytanie? Pięknie. I od razu ucieka. Nie, już jest już złamany. Prawie koniec. Tak, ścigę oczywiście go. I teraz pytanie, jeżeli udałoby nam się, słuchajcie, go zabić przez zmianę broni, bo chyba sztylet ma właśnie Wrax. Dokładnie. Czy jestem w stanie go jeszcze tutaj ciachnąć? Ach! Miałem taką skromną nadzieję, że może się uda. Niestety. Level up na Bogdanie. Ale zbroi nie mamy. Natomiast mamy fajny korbacz. Gwiazda zaranna. To też się wymieni. To jest maczuga. Dwa hełmy. Jedna taka kolczuga. Falkion. Dużo broni zaktualizujemy. I co chcę robić najbardziej? Na 100% wymienimy sobie hełm tutaj, wymienimy też, chociaż wam to można dać, te setki właśnie. Tutaj setka. Tu tak samo, żeby flanki były dobrze bronione. 70 na Bogdanie. No i tu mamy 50, czyli wymienimy na 95 i tutaj na 90. Troszeczkę mniejszy zasięg widzenia, ale koszt. Jest to, myślę, że jest to warte.
swojej ceny. Plus dodatkowo... Ścigniew! Dostajesz wila? Wilka? Ty też dostajesz swoją czapę? 45 na 50 i mamy jeszcze 50 ewentualnie. 40, to jest 50, zrobimy tak. No i 45. W zasadzie większość już ma ciekawe rzeczy. Okej, okay. I teraz tak. Mamy tutaj zwykły, krótki miecz 30-40, 20-75. 30-40, 20-75, short sword, ale falkion to jest 35-45, 20-70. Trochę mniej efektywny przeciwko pancerzowi, ale minimalnie większe obrażenie i większe zmęczenie. Zostajemy przy krótkim mieczu jednak. Co natomiast bym chciał jeszcze, to tutaj wymienimy sobie, bo tak, to na 25-35, 40-90, 25-35, 40-100, efektywny przeciwko pancerzowi. Na pewno będzie cięższy, no właśnie, cięższy w użyciu. To sobie będziemy używać. Generalnie to jest fajne, tylko na postaciach, które mają bardzo wysoki atak, mi tłumaczyliście. Czyli teoretycznie nawet na Wraksie byłoby to zajebiste. 50, 60, 61. W teorii... Wiecie co, ja dam Wraksa bardziej na flankę. Żeby on bardziej, lepiej mógł, nie na środek, tylko żeby lepiej mógł właśnie jakoś z boku zachodzić wroga i tak dalej. Bogdan, level up. No tu i trochę kijowo. Ale dodamy, potrzebujemy, słuchajcie, tych punktów. Inicjatywa. Plus perki Kolosus. To jest twój pierwszy poziom. Rozdziwiczenie. Co my tu mamy dalej? Ochrona przed atakiem dystansowym. Weźmiemy ci życie. I weźmiemy ci inicjatywę. Z tych rzeczy natomiast myślę, że egzekutor. Ma dobrą ochronę głowy, więc może to nie będzie aż tak bardzo konieczne. Czy to się da zestakować? Nie. Szkoda. Sprzedamy to. I by chyba to było wszystko. Mniejsza Spear, czy to jest... A, dobra, to jest to samo. No dobra, to co? Wracamy i zasuwamy dalej. Poza tym mamy kolejnych brygantów. 9 tym razem, słuchajcie. After the battle end, I find Tommy coming and his knees. Tommy Chomik nam się załamał. Może powiem mu, że... Nie, dobra, musimy go postawić do pionu. Zajebiście. W takim razie postawienie do pionu nie było najlepszym pomysłem. Mamy tutaj, słuchajcie, jeszcze brygantów. Tych by można było zabić. Zapolujemy na nich przy okazji. I za dnia. Nowy typ. Czyli mają osiłków plus prawdopodobnie będą właśnie procarze. Nie ma sprawy. Poczekamy. Tu od razu 27%, 27%. Czemu nie mogę tego celować? 41. O, tu jest fajny. Nawet możemy go, słuchajcie, spróbować zastrzelić. Tak po prostu. On ma broń dalekiego zasięgu. Spróbujmy jego. Ewentualnie tego. Dziękuję. Też może być. Jeżeli jesteśmy w stanie go tak położyć ładnie. Jakie wszystkie trafienia! Coś perfekcyjnego. Wejdźmy na podwyższenie. Chodźcie, chodźcie, mnie was tutaj potrzeba. Bełty w kogoś lecieć muszą. Morningstar. Czy to jest na podwyższeniu? Nie, to nie jest na podwyższeniu, więc idziemy tędy. Shield Wall.
Jak można by to dalej rozegrać, słuchajcie? Mogę spróbować właśnie zacząć oskrzydlać Wraxem. Z tej strony zaatakujemy. Udamy sobie kolejną postać i znowu Shield Wall. Wrax ma wyższą inicjatywę, więc zacznie przed tym typem. Tu natomiast byśmy dali... Shield Wall. I tutaj kolejny Shield Wall. Mogłem w sumie dać i Spear Walla. Ale skoro podeszli już tak ładnie... Ach, szkoda, nie udało się. Czy będą strzelać? Jeżeli będą strzelać, powodzenia. A, strzelają w naszych tam strzelców. Ten może być groźny. Adrian trochę do przodu. Teraz tu. Zobaczcie, nie podeszli do nas zbyt blisko. Chociaż mogę zrobić z Shield Wall i czekać na nich, bo ładnie tutaj jesteśmy opancerzeni. Plus wystrzeliwać ich. Świetnie. To, że Wrax go nie zabije, to też nie jest zły wynik. Ponieważ z bardzo prostej przyczyny możemy w łatwy sposób, słuchajcie, dostać się do jego strzelców. Jeżeli byśmy go zabili, oczywiście. Ale to się nie uda. Jednak zaczyna pierwszy. Skurczy syndrom Manny. Co jedną rzecz zrobię, to denerwuję. Wyłącz mi to. Od razu lepiej. Czysty obraz. Bez jakichś dziwactw. Jestem w stanie wejść tu, na górę. Nie ścigniemy z tej strony. No już nie może się cofnąć. I teraz pytanie. No właśnie. Dobrze by było podbiec do tych strzelców. Teraz zahaczyłem go z tej strony? Wow. Jeżeli tu dałoby się obracać kamerę, to byłoby to bardziej czytelne, zdecydowanie. Próbujmy... No nie wiem, w kogokolwiek teraz już tak naprawdę. Nie lubię takich map. Bardzo nie lubię. Są dla mnie po prostu totalnie nieczytelne. No właśnie nie widziałem. Czy on jest na górze, czy on jest na dole? 5% szans na trafienie, 5% szans na trafienie, 14, 17... Spróbujmy. Mierzony strzał. Strzelca? No, też może być. I co, ja bym chciał go dogonić jakoś. Dobra, mają zdecydowanie lepszą pozycję od nas. Mam nadzieję, że ja tego nie, że to nie zapłacę za to. Okej, dobre trafienie. Rush na tą pozycję. Dobrze. Wspinamy się na górkę. I cóż, no tego będzie trzeba wykończyć. On ucieka, nie ma typa. Co robimy dalej? Możemy spróbować na tą pozycję i Adrian zaatakuje, jak będzie miał tylko punkty oczywiście, tego bandziora. Bogdan, to samo. Zablokuj naszym łucznikom. Dojść do naszych łuczników. Natomiast kusznik, no 9% szans na trafienie to jest bardzo mało. Ale mogę cały czas próbować ostrzelać tego strzelca na górze z bandanką. Ja tych procarzy to nigdy nie lubiłem. Już są dla mnie irytujące. Dobra, nie uciekniesz już przynajmniej.
Jeden złapany. Drugi złapany. Jezus Maria, te huniki czasem są absurdalne. Ale wiecie, to jest RNG. RNG może się zdarzyć tak, że was znienawidzi. Co byście nie robili, tak będzie... Po prostu nie, będziesz mieć 95% szans na trafienie, przeciwnik może mieć 1% szans na trafienie. A i tak niestety, ale poniesiecie tu porażkę. Uroki RNG. Dlatego nawet najprostsza walka w tej grze może okazać się śmiertelna. 55% szans trafienia. Teoretycznie, no właśnie, większość takich strzałów powinna trafiać bez najmniejszego problemu. Tutaj kończymy. No i zostaje mi w zasadzie tutaj ostatni, którego jeszcze nie złapałem. Pięknie. Jeszcze bliżej. To już nie strzelamy. Wrax też już sobie czeka i on będzie uciekał. Nie, przerzucił się na maczugę. A, to bardzo dobrze. Szybko sobie z nim poradzimy. Jasne, ścigamy go. I do widzenia. Tomik Homik level up. Jako pierwszy. Narzędzia, sporo złota. No i mamy tam jego, no nie wiem, zakończony ostro kij. Nie wiem za bardzo, jak to nawet nazywać. Wszystko bierzemy oczywiście i sprzedamy. Znaczy nie widzę zastosowania dla tego rodzaju broni. Tomik Homik natomiast, level up, zobaczmy, co ty masz. Mogę z ciebie robić tego strzelca, tylko że strasznie dużo to potrwa czasu, zanim ja z ciebie zrobię coś konkretnego. Więc prawdopodobnie ja cię będę budował normalnie pod wojownika. Tylko na razie jeszcze się zostawię z tym skillem, znaczy z tą bronią. Kolosus, później zmienimy cię gdzieś tutaj na bliższą pozycję. Będę grał chyba na trzech łucznikach w takim razie. Dwóch załatwionych. Drogi stały się czystsze. A przy okazji, moi drodzy, to jest idealny moment do tego, żeby zakończyć odcinek. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Hej papa. Zostawcie komentarz, lajka, zapraszam do Patronite'a i zapraszam do Instant Gaming. Do usłyszenia już niedługo. Cześć. Hej. Setki gier prosto od dystrybutorów. Widziałeś już? Nie? Zajrzyj koniecznie na instantgaming.com. Linki w opisie.